Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa zafundowała swoim lokatorom podwyżkę. I nie chodzi o wysokość czynszu, ale opłaty za wykorzystywanie wind. Mieszkańcy narzekają, że podstawą do naliczenia tej opłaty nie jest liczba zameldowanych osób, ale powierzchnia mieszkań. Płacić mają wszyscy, nawet ci, którzy mieszkają na parterze. Lokatorów Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdenerwowały nowe opłaty za korzystanie z windy, a to dlatego, że uderzają przede wszystkim w osoby mieszkające samotnie. Do tej pory każdy mieszkaniec za utrzymanie windy płacił 2 zł i 80 groszy. Teraz ta opłata wyniesie 20 groszy za każdy metr kwadratowy mieszkania. Niby podwyżka niewielka, a jednak mieszkańców poirytowała, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na parterze. W ogóle nie płaciłam za windy do tej pory, a teraz nie, ja nawet nie od osoby, tylko z metra jest. A ja sama mieszkam, mam 50 metrów mieszkania i niech pan pomyśli, nie jeżdżę windą, a płacę za darmo. Nowy system opłat nie podoba się również tym, którzy mieszkają samotnie w mieszkaniach o dużym metrażu. Nie rozumieją, dlaczego mają płacić więcej. Co najbardziej mnie męczy, ja jestem jedna. To ja mam tyle płacić, co na przykład 5 osób jeździ windą, to jest nonsens. Przedstawiciele Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przekonują, że zmieniła się ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i na mocy jej przepisów, właśnie w ten sposób, czyli od wielkości mieszkania należy teraz naliczać opłaty. Poza tym spółdzielni trudno sprawdzić, ile osób mieszka w danym lokalu. Spółdzielnia nie ma dostępu do ewidencji ludności. W związku z powyższym trudno jest ustalić rzeczywistą ilość osób korzystających z mieszkania, bo mało. My mamy takie mieszkania, w których nikt nie mieszka. Nie mieszka, to znaczy nie jest zameldowany. Teoretycznie na zmiany nie powinni narzekać ci, którzy w blokach mieszkają razem z rodzinami. Ciężko mi się powiedzieć, to będzie fair czy inferno. Ja mam akurat rodzinę pięcioosobową, więc czy to będzie dla mnie drożej, policząc przez metry, czy było drożej przez osoby, no nie wiem po prostu. Ale pozostali, zwłaszcza osoby samotne, uważają ten system za niesprawiedliwy. Nie powinno to tak być, że jeśli ktoś jest jeden, to ja jedna jeżdżę windą, mniej korzystam, a jak ktoś ma 8 osób, 5, 6 dzieci, to wiadomo, że oni więcej używają to windy i to jest właśnie błąd. Spółdzielnia przekonuje jednak, że co roku dokłada do wymiany i modernizacji wind, a od 2007 roku nie było z tego powodu żadnych podwyżek. W 2013 roku, czyli w ostatnim, dopłaciliśmy 150 tysięcy do pokrycia kosztów wymiany dźwigów. W 2012 150 tysięcy, w 2011 200 tysięcy, w 2010 150 tysięcy. Dlatego spółdzielnia z zaplanowanych od 1 marca podwyżek nie ma zamiaru się wycofać.